Męski punkt widzenia jest specyficzny właśnie dlatego, bo jest męski. Dzisiaj chcę się przyglądać męskiemu. Prowadziłem wykłady dotyczące seksualności kobiet i bardzo często mężczyźni mówili, ale co z męską seksualnością? Uważam, że to jest kolejny temat, który trzeba zgłębić i warto, żeby się nad tym zastanowić dzisiaj właśnie z leżącego punktu widzenia na Festiwalu Transatlantyk. W ogóle ludzi interesuje. Na takim festiwalu Transatlantyk, który jest festiwalem bardzo otwartym i różnorodnym, który umożliwia takie właśnie miejsce jak te łóżka, na których właśnie sobie leżę, fajnie się o tym rozmawia. Ludzie są wyluzowani, otwarci, spędzają czas w miłej atmosferze, leżą na tych łóżkach często z osobami, z którymi żyją i współżyją. Odpowiadam na różne pytania, które ludzie mają, rozwiewam mity, a czasami też słucham opowieści, które ludzie przytaczają, które ludzie przynoszą ze sobą i to jest niezwykle ciekawe. Media się bardzo zmieniły, media przyspieszyły, media są blisko człowieka. Dziennikarz to już nie jest taki zawód wybrany. To jest zawód, o którym przekonujemy się, że to jest przede wszystkim to polegający głównie na tym, że trzeba być ciekawym świata i ciekawym ludzi, trochę bezczelnym i lubić wyzwania i lubić się zmęczyć. Umiejętność władania słowem jest rzeczą bardzo trudną. Trzeba mieć naturalne umiejętności i jeszcze je cały czas doskonalić. W dzisiejszym czasie trzeba się umieć bawić słowem, puentą, grą słów. Większość blogerów niestety tego nie umie. Jest to zawód dla wariatów. Dziennikarstwo ma w sobie coś wariackiego. A w dzisiejszych materialnych czasach, kiedy od razu chcemy być piękni, młodzi, bogaci i jeździć Ferrari, to jest trochę trudne. Więc to jest też zawód, kiedy trzeba sobie jasno powiedzieć, czy chcę być dziennikarzem, czy chcę być kupionym przez jakiegoś marketingowca, blogerem. Czy chcę być kimś, kto będzie wpływał na opinię ludzi, kogo ludzie będą słuchali, kogo będą ciekawi, z kim będą chcieli polemizować, kłócić się, być po prostu wejść w jakikolwiek dyskurs? Czy chcę być przekaźnikiem pomiędzy firmą X a ludźmi? Ja się cieszę, że przetrwałam, bo było jakieś 1500 stopni w cieniu. Strasznie się bałam, że mi to nie wyjdzie, ale miałam fajny chyba odbiór, ludzie mi potem dziękowali. Bardziej interesują się psychologią kobiety niż mężczyźni, bo kobiety się bardziej interesują ludźmi. Bardziej się interesują relacjami społecznymi, w szczególności głębszymi. Mężczyźni się bardziej interesują przedmiotami, ideami. Taki wykład na ludzi jest bardzo przyjemny, bo to jest inny rodzaj słuchaczy, bardzo zróżnicowany, więc to jest fajne doświadczenie.